Że tego tutaj na mnie, tak? Dobrze. O, dzień dobry. Witam Was ponownie. Udało mi się kupić o tej porze roku takie oto piękne różyczki. Tu jest wielkokwiatowa, tu jest wielokwiatowa. Od razu widać, że gęściejsza. Także producent chyba nie buja. O. I tak jak przy drzewkach owocowych. Nie? Chcę Wam wytłumaczyć, co to jest w ogóle i z czego się składa, żeby dobrze to posadzić. Tu mamy akurat różyczki, które były uprawiane cały sezon, co najmniej, sądząc po bryle. Uprawiane były w doniczkach. I takie bym Wam też polecał, bo tu nie ma kłopotów z jakimś przyjęciem, czy z jakimiś specjalnymi staraniami. Proponuję tylko rozluźnić bryłę, jeżeli ona jest tak mocno zrośnięta, jak w tym przypadku, bo niektóre różyczki są później sadzone i tego nie trzeba robić, ale tutaj bryła już jest mocno zwarta, także troszeczkę ją trzeba rozluźnić, może trochę skaleczyć niektóre korzenie i one w tych miejscach skaleczenia wydadzą nam nowe odrosty. I teraz smak. Mamy tu system korzeniowy, tak samo będzie przy różyczkach z gołym korzeniem. Będą takie fajne związki korzeni. Tutaj mamy one zawinięte są dookoła. Tu mamy szyjkę korzeniową i miejsce okulizacji. To zgrubienie, z którego wyrasta kilka pędów, to jest miejsce okulizacji. Tak zwany guz, który bardzo ważne przy sadzeniu jest, żeby go schować tak około 4-5 cm pod ziemią. Dlatego, że jeżeli tą różyczkę jeszcze obkopcujemy z 10-15 cm, to miejsce tu rozrostu tych wszystkich pędów będzie w miarę bezpieczne od mrozu i nawet jeżeli roślinka nam zmarznie lekko w ziemi, czyli lekko w kopcieku, to tu będzie ta róża miała z czego poodbijać nowe silne pędy, które będą nam na wiosnę ładnie kwitły. Nie tylko na odbicie nastąpi z szyjki korzeniowej, gdzie wypuszczą dziczki, ale jeżeli tu będzie miała z czego wypuścić, to z szyjki korzeniowej ta dzika róża nie będzie nam odbijała. I otóż tak, róża jak piwonia. Nie lubi zmian wilgotności gleby, hamuje wtedy swój wzrost, nie zawiązuje pąków kwiatowych, no i kocha obornik. Niektórzy, jak widziałem już z ogrodników bydgoskich, sadzą wręcz na workach z obornika, czyli wysypują jakieś podłoże, płaszczyznę obornikiem i dopiero dają na to żyzną ziemię i sadzą róże. No niestety, ta róża lubi jeść. Myślę, że ze względu takiego, że większość tego krzewu jest obcinana przez nas latem, żeby dobrze kwitła. Do tego musimy obcinać ją na zimę. Tutaj mamy fajnie przygotowaną już różyczkę, która ma około 30 cm, jak widzicie, wysokości. Ona jest przygotowana na zimę. Na pewno te pędy jeszcze trzeba będzie skrócić. I poprzez to wszystko skracanie, ta różyczka ma mały zapas składników pokarmowych, który jest jej potrzebny na wiosnę. Jeżeli ta róża, tak jak róże pnące, rosłaby w całej swojej okazałości, zachowywała całą koronę i cały system korzeniowy, na pewno by jej było łatwiej wystartować i nie miałaby tak dużych wymagań co do gleby. Ale to różyczki małe, które są intensywnie cięte, no niestety takie wymagania pokarmowe muszą mieć większe, żeby dobrze nam kwitły. Tak, piękny grat, nie wiem czy to widać, ale nas chyba nie zabije, jesteśmy dosyć twardzi. Szpadel zostawiłem tu, już biorę się. O, i mamy tu wsypane odrobinę takiej fajnej, dobrej ziemi. Możemy jeszcze troszeczkę dosypać, tak, o, i stawiamy różę, przymierzamy do dołka. Ja to już zrobiłem wcześniej, o, i widzicie teraz powierzchnia tego dołka, tu mamy powierzchnię, widzicie, jest, o, pod trzonkiem to jest powierzchnia naszego gruntu, tak, możemy jeszcze nawet ździepko podsypać. O, a najlepiej by było, tu mam taką fajną ziemię, która róża i magnolia bardzo lubią, jest to glina. Proponuję dodać do dołka
trochę tej gliny. Już wam tłumaczę dlaczego. Otóż glina bardzo długo, jeżeli namięknie, utrzymuje wilgoć. W te dni, w te miesiące, w których jest dosyć sucho, są upały, ta glina jest takim buforem dla wody. Tam jest jej magazyn. Róża w tych dniach kryzysowych może z tego zapasu skorzystać i nie stracimy większości pąków, które by nam w tym okresie wyrosły. O, i teraz sprawdzamy jeszcze raz wysokość. O, teraz ona już będzie super akurat. I zasypujemy taki dołek. O. Ja mam tej gliny sporo. Jeszcze sobie pododaję troszeczkę. O, lepiej jak ona jest w takich kawałkach, to ten magazyn będzie pojemniejszy. O, proszę bardzo. Tak. O, i znowu tej dobrej ziemi. I teraz jak już jesteśmy blisko zasypania tej starej bryły, czy tych waszych korzeni gołych, przyszedł czas na obornik. O, mamy tu obornik w postaci granulowanej. Może być on też w postaci świeżej. I teraz, nie żałując, do tego dołka dobre dwie garście tego obornika możemy dać. Ta ziemia biologicznie się ożywi nam do wiosny. Poprawi się jej struktura. Wylęgą się wszystkie mikroorganizmy, które będą tej róży pomagać i ją chronić. Ta róża będzie mniej chorować, mniej będzie miała tej plamistości liści, którą to już widać, ale to są ostatnie dni jesieni. Już nie było to ochronione. Ale jeżeli jest ta ziemia zasobna, będzie utrzymywana równa wilgotność i ten obornik, tej róży nie będziemy musieli tyle pryskać. I teraz zasypujemy ten dołek do powierzchni równej gruntu. Tak. O, i tu widać, a właściwie nie widać, że mamy ten guz. Jeszcze odrobina. O, te dwie powierzchnie muszą się nam ładnie zetknąć. O, i tu już mamy różyczkę posadzoną. Odrobinę dociskamy. Pamiętamy, że nie ugniatamy, żeby ją tam udusić, zabić. O, i teraz tak, mamy taką różyczkę posadzoną, ale drodzy Państwo, to jeszcze nie wszystko, bo jest w naszej przyrodzie takie coś jak Dziadek Mróz. I stara szkoła podaje, żeby z tej grządki obok lub z tej ziemi, czy podłoża przywiezionego z zewnątrz, tą różyczkę na zimę otulić. O, ja teraz zbieram sobie z tego mojego gruntu taki oto kopczyk. On nie tylko musi być pod samą roślinką, ale niech będzie odrobinę szerzej, tak żeby to przemarzanie czy stąd, czy stąd, czy stąd nie było od razu takie dostępne do tego naszego guza miejsca okulizacji. O, i tak zabezpieczoną różę zostawiamy do wiosny. Jak tu oberwę liścia z tych pąków na wiosnę pojawią się pierwsze listki. Tak, jeżeli ich nie będzie, pęd umarznie nam do samej ziemi, bo będzie duży mróz, to leciutko odgarniamy, sprawdzamy, czy tam już róża wypuszcza. Jak już ona ma pierwsze listki, wtedy ten kopczyk rozgrabiamy, tak żeby te pędy mogły sobie śmiało wyjść na zewnątrz i urosnąć. Czyli likwidujemy ten kopczyk do tej naszej powierzchni gruntów, rozgrabiając go. I czy to jest kora, czy to jest ziemia, rozprowadzamy to ponownie po terenie wokół. I taka różyczka już jest otulona, zabezpieczona na zimę i myślę, że nam nie zmarznie. Sadzona teraz jesienią, do wiosny na pewno już będzie miała 10, 15, 20 cm korzenie, zależy od tego, jaka będzie zima. Już gdzieś tam dalej, bynajmniej już w całym tym dołku, w całej dobrej ziemi, jaką jej daliśmy, i szybciej nam wystartuje niż ta posadzona
wiosną, a jeszcze do tego, jak będzie źle przechowywana na punkcie sprzedaży, to na pewno ta różyczka sadzona jesienią będzie silniejsza niż ta sadzona na wiosnę, krótko przed upałem, gdzieś wzięta ze złych warunków, lekko przysypana ziemią, bo kto tam się nieraz przejmuje, co tam się z tymi krzewami dzieje. Także polecam sadzenie jesienią wszystkich drzew i krzewów, nawet takich wrażliwych jak róże, tylko po prostu trzeba to oczywiście dobrze zabezpieczyć. O, i czekamy na kwiatki.